AMS 119 Geradoga Neo Zeon Mass Productive Mobile Suit. Jest to model z linii regularnej High Grade Universal Century, wydany w roku 2008 w skali rzecz jasna 1 do 144 jako 91 model z kolei. 92 modelem z kolei jest Recolor Geradogi w wersji dla Resin. Jedyna różnica między nimi to, że wersja dla Resin jest w kolorze niebieskim. A poza tym oba modele są w zasadzie tożsame. Tak prezentuje się na okładce instrukcji wykonany, spanelowany i spomalowany przez profesjonalistę, a tak Geradoga wygląda zbudowany przeze mnie. Ja wiem, że tak ten model mocno średnio pasuje do tego mojego obecnego teamu recenzji, czyli modele z Unicorna, no ale na swoje usprawiedliwienie powiem tyle, że Geradoga jakby... Musi dostać recenzję przed kolejnym potomkiem linii Zaku, ale również Geradoga także pojawił się w Unicornie. Oczywiście był to jedynie chwilowy moment i rzecz jasna, została wydana wersja Geradogi w kolorach z Unicorna. No, jedyny problem w tym, że ta wersja Geradogi pojawiła się tylko i wyłącznie jako P-Bandai. Więc jako, że w zasadzie niczym się nie różniła od tego gościa, to sobie tego modelu po prostu nie sprawiłem. Bo nie chciałem przepłacać dwa razy za w zasadzie ten sam model, tylko że z dodatkowymi naklejkami nieco ciemniejszej zieleni. Tutaj ten kolor jest określany na Gundam Wiki jako oliwkowy. Również ten model fajnie mi pokazuje, co się dzieje z modelami po latach. To jest jeden z moich najstarszych modeli. Dostałem go jako gratis od Ultra Magnusa w momencie, gdy kupowałem Hyakushiki Master Grade. Była to taka swoista promocja w jego już nieistniejącym sklepie Do You Remember Love, jeszcze za czasów, kiedy warto było tam kupować. Dobra, czym on się tak pogorszył przez te lata, bo jak wiadomo, zazwyczaj plastik lubi bleknąć, tracić kolory, czy pojawiają się na nim brzydkie, żółtawe plamy, jak na białym plastiku. W wypadku modeli Gunpla w zasadzie problem blakności plastiku w ogóle nie występuje. Nie widziałem go na żadnym swoim modelu. Jeśli chodzi o Geradoga, jest jedna rzecz, która przez te lata wyblakła. Jeszcze tego nie poprawiłem, bo miałem to zamiar zrobić ostatnio, ale czekałem właśnie na tą recenzję, żeby wam pokazać, o co mi chodzi. Jedyne, co tu wyblakło, to naklejka naklejka oczna, więc ona już się w zasadzie zrobiła całkowicie biała, poza tam jednym takim malutkim skrawkiem. Tu mam nadzieję, że może tu będzie widać, jeżeli złapię oczywiście ostrość. Ach, akurat kiedy nie trzeba, to łapię, kiedy trzeba, to nie łapię. No dobra, nieważne. Tutaj chyba trochę widać, że tu na górze jest taki jakby jaśniejszy kolor, a reszta już jest taka cała biała. Bo uważam, że chyba nie będzie problemu, jak całość przyjadę po prostu różowym Gundam markerem i sprawa zostanie zapomniana. Sam design, no cóż, model pochodzi z niezbyt przeze mnie lubianego filmu tak naprawdę Kontratak Szara i w zasadzie większość na przykład mainów z tej serii w ogóle mi nie podchodzi. Szczególnie Nugandam wydaje mi się po prostu taki dosyć średni, a sam Zasabi to jak dla mnie jest po prostu zbyt, jakby to powiedzieć z angielskiego, balki. Sam Geradoga jako potomek w prostej linii Zaku. Jestem też również ciekawy, dlaczego Geradoga nie otrzymał nazwy po prostu Zaku 4. Może jest dlatego, że twórcy stwierdzili, że porzucą w nazwę Zaku, zanim po prostu te liczby przy Zaku nie staną się po prostu absurdalne. Został wybudowany przez oczywiście Aheim Electronics na podstawie Zaku 3 Late Type i takiego drugiego mesa, który chyba pojawił się tylko w jakiejś mandze albo w ogóle jako Mobile Suit Variations, więc nie ma o czym tak w zasadzie wspominać. Bardzo ma fajną artykulację. Jego
tak zwana sukienka jest od siebie niezależna już od samego początku, więc tutaj nic przecinać nie trzeba było. Nieźle się prezentuje z tyłu, tutaj plecak z dopalaczami. Także jako, że jest to model post-sidowski, dostajemy dziurę w dupie, dzięki czemu możemy Geredogę wstawić na podstawkę, czyli jest to moim zdaniem takie high-grade wersja 2.0. Widzimy tu też takie elementy tego, że Geradoga jest potomkiem linii Zaku, czyli tutaj ta część, ta tarcza, także tutaj ten naramiennik z kolcami. Ręce również mają taką samą jak zawsze artykulację high-grade'ową. Jedyny tutaj taki mankament to jest ten dopalacz. Ponieważ jak nie wiem, czy to jest po prostu ostatnio mam takiego pecha, ale za każdym razem jak tutaj coś kombinowałem przy tej ręki, to on mi wypadał. Na szczęście włożenie go z powrotem nie stanowi żadnego problemu. Jeśli chodzi o wyposażenie, jakie model dostaje, no to jest na bogato. Co prawda dostajemy jedynie trzy manipulatory, czyli zaciśnięte pięści i pięść dedykowaną dla Bean Machine Gun, ale mam najważniejsze, że te podstawowe są zaciśnięte, więc nie mamy tego, co na przykład występuje w Gionie. Tutaj w takim dodatkowym wyposażeniu mamy złożonego Beamhawka, który również dostajemy w wersji rozłożonej razem z dwoma wersjami ostrza, więc tak wygląda rozłożona rękojeść i dwie wersje ostrza, czyli takiego typowego Team Hawka i taką skupioną wiązkę. Wymiana tego jest dosyć trudna i ostatnio jak tutaj coś podmieniałem, to można powiedzieć, że trochę się popociłem, bo myślałem, że uszkodziłem coś przy wkładaniu. Włożenie do głowni z ostrza, czy w wersji takiej rozwiniętej, czy w wersji skupionej, nie stanowi problemu. Generalnie, jeżeli jest problem taki właśnie, czy to się przypadkiem nie złamało, to w momencie, kiedy to wyciągamy. No teraz akurat nie było problemu, ale ostatnim razem naprawdę się trochę napociłem, bo myślałem, że coś tam uszkodziłem podczas tego. Nie ma problemu z włożeniem do ręki. Jedyny problem... nie ma żadnego problemu, gdy włożymy już tego Tomahawka, on nie wyleci z ręki bez naszej interwencji, zatem pod tym względem nie ma żadnego problemu. Kolejnym takim elementem modelu jest oczywiście tarcza z bardzo fajnym, typowym dla high grade'ów mocowaniem. Możemy zamontować zarówno na lewej, jak i na prawej ręce. Dodatkowo mamy na wyposażeniu takie pancer fausty, które możemy również włożyć do ręki, albo po prostu są wystrzeliwane z samej tarczy, jak to mieliśmy w anime, czy później już w wersji rozwojowej Geradogi. Możemy też włożyć tego pancerfausta do ręki, postaram się tutaj to zrobić i tu dlatego tu mam kolejny powód, żeby coś powiedzieć. Jest dosyć ciężki problem z wyjmowaniem manipulatorów. W tym wypadku nie miałem problemu, ale ostatnio, gdy usiłowałem wyciągnąć, no to naprawdę myślałem, że ten element zostanie w gnieździe. Na szczęście nic takiego nie zaszło. Tutaj już niestety musimy rozebrać całą rękę, żeby włożyć pancerfausta do manipulatora. Ok, jest włożony. Włóżmy do ręki. Ok. O, i Geradoga może występować na olimpiadzie w rzucie oszczepem. Tak to mniej więcej wygląda. O. No i oczywiście ostatnią główną bronią Geradogi jest jego Beam Machine Drive. Szczerze powiedziawszy, ten design nawet mi się podoba. Co prawda jest taki
mocno futurystyczny, to znaczy, że nie ma w zasadzie żadnego charakteru, jest to takie trochę typowe dla tego momentu w historii, bo o ile na przykład Gundamy zawsze miały takie te futurystyczne rajfy, typowe dla science fiction, to na przykład już Zaku miały takie bardziej stonowane, realistyczne te swoje karabiny. Dobra, uzbrójmy go już w jego główną broń. I to jest kolejny problem, bo ta ręka często mi, kurczę, wypada. Ostatnio, jak tutaj próbowałem pozować. Także jak widzicie, ten rękaw również lubi odpadać przy wymianie manipulatorów. Ach. I oczywiście nie chcę wskoczyć. A nie, wskoczył już na miejsce. Dobra. Niech pancer Faust wróci na swoje miejsce. Tego manipulatora już nie potrzebujemy, ponieważ Beam Gun dostał właśnie ten dedykowany dla siebie manipulator, gdzie jeden palec jest na spuście. Lubię tego typu szczegóły, chociaż z tego powodu niestety jesteśmy zmuszeni do tego, że Geradoga jest po prostu praworęczny, a nie oburęczny, jak na przykład Zaku 3, czy chyba mu jeden z moich ulubionych starszych high grade'ów, Rick Diaz. No i teraz mam właśnie problem z włożeniem tego ręki do gniazda. Oczywiście przy okazji całość się rozleciała. O, wypadła rzecz jasna ręka. No i ten dopalacz, o którym wspominałem już wcześniej. No nie wiem, czy to po prostu również z wieku wynika, czy to zawsze tak było, bo szczerze powiedziawszy, Geradogą to tak niespecjalnie się później na nim spuszczałem, jeśli chodzi o ustawienie. Po prostu dałem mu karabin do ręki, tarczę do drugiej i na tym moje zainteresowanie się tym modelem skończyło. Nie jest to jak na przykład z Grazulu, którym naprawdę lubię się bawić, lubię go przestawiać, lubię go przezbrajać w różnego typu uzbrojenie. No i wkładamy tarczę z powrotem. Tutaj mamy właśnie te, tak wyglądają te Panzerfausty na włożone w tarczę. Dwa w dół, dwa w górę. Co ciekawe, późniejszy model, który również dysponował Panzerfaustami, na wszędzie jest pokazane, że te głownie są też czerwone na zdjęciach promocyjnych i tak dalej. Jeśli chodzi właśnie o tamten model, to już w samym modelu te głownie już czerwone nie są. Geradoga czerwone dostał. Z tego powodu tamte jeszcze nie przemalowałem. Nie wiem właśnie, czy przemaluję je do recenzji tamtego modelu, o ile tamten dostanie recenzję. Okej, dobra, wracamy do Geradogi, bo on tu dzisiaj jest najważniejszy. Niestety ten element tak niespecjalnie chce się ostatnio mi trzymać. Nie wiem czemu. O, no i Geradoga uzbrojony w sposób tak, jak zazwyczaj trzymam go na półce. Również ma ten fajny element jeszcze z czasów Zaku 2, który już nie uświadczymy w Zaku 3 czy w Geradodze, to ta rękojeść, dzięki czemu Geradoga może trzymać karabin oburącz. Udało mi się włożyć. Przekręćmy tarczę w ten sposób. Albo go nawet pozbawmy, będzie lepiej wyglądał. O. I nie ma problemu, żeby Geradoga wstrzymał swój karabin w stylu Zaku 2. O. No i muszę powiedzieć, że tak wygląda naprawdę całkiem fajnie. Jeszcze by go na podstawce postawić, na przykład, że jest w locie, no to już wygląda naprawdę bardzo fajnie. Także dostajemy dwie wersje rzecz jasna hełmu. Jest to wersja dowódcy. Nie wziąłem jej tutaj. No i różnica jest taka, że po prostu na hełmie ma ten Beheister. O, tutaj na instrukcji jest to pokazane w ten sposób. I bodajże chyba jest jeszcze druga wersja hełmu. Taka czysta, bez tych jakby wywieczników, czy cokolwiek to jest tutaj. Także Geradoga wygląda po prostu jak taki futurystyczny Zaku 2, co szczerze powiedziawszy moim zdaniem się sprawdza, bo przecież to jest, jakby nie patrzeć, wersja rozwojowa tego klasycznego mesa. Jeśli chodzi o wielkość, no to Geradoga jest taki dosyć barczysty, jest nawet dosyć wysoki i porównajmy go do reszty modeli i z zabawek z linii Hasbro.
Tak prezentuje się przy swoim pierwowzorze, chociaż to też nie jest pierwowzór, to jest Zaku 2F2. Jak widzimy, Zaku przez te lata, linia przez te lata urosła. I ten, jak widzicie, ten też karabin się zmienił. Ten bardziej, ten właśnie, tak jak wspominałem, ten karabin Zaku 2 jest taki klasyczny, tak bardziej pasujący do rzeczywistości. Gera Doga już ma taki typowo futurystyczny gun. Zresztą, jak Zaku 2 przypomina mi takie niemieckie czołgi właśnie z czasów II wojny światowej, to Gera Zulu, Gera Doga jest taki bardziej podchodzący pod takie futurystyczne czołgi z lat 80. typu Abrams i tak dalej. Dalej lecimy w porównaniu. Master Grade Gundam RX-78-2. Dalej marki Hasbro, czyli na początku RC Prime Deluxe, Voyager Ultra Magnus Classic. No i na końcu niezastąpiony, przede wszystkim odnaleziony Cobra Commander. No i jako bonusowe do swojego przeciwnika z serii głównego, czyli oryginalnego Yegana. Według historii z Gera Dogi, no to w momencie, gdy Gera Doga już wchodził z linii produkcyjnej, to już był przestarzały, ale wciąż dorównywał i nawet w niektórych aspektach przewyższał swojego rywala po stronie Federacji, czyli Yegana. Generalnie Gera Doga, no cóż, jak mówiłem, nie jestem specjalnie fanem designów z kontrataku Shara. Szczerze powiedziawszy, najlepiej z tego wyszła Federacja Ziemska, która smutnego GM-a zastąpiła takim bardziej konkretnym Yeganem. Sam Gera Zulu, cóż, widać tutaj tą fascynację tymi futurystycznymi elementami. Jest taki barczysty. Trochę stracił takiego typowego charakteru dla pozostałych cyklopów z serii Gundam, ale wciąż prezentuje się naprawdę bardzo fajnie i na półce, zresztą zeonowej menażerii, u mnie prezentuje się bardzo, bardzo fajnie. Model polecam, tym bardziej, że ostatnio wyszła też również jego wersja Master Grade, więc jakby ktoś miał ochotę wziąć się za bardziej skomplikowany, większy model, no to polecam również wersję Master Grade'a. Ja osobiście go sobie nie kupiłem, bo jak mówiłem, jeśli chodzi o mesy w zeonu, to staram się trzymać skali 1:144, co szczerze powiedziawszy, jak zauważycie w raporcie z budowy, z perspektywy czasu wydaje się to dosyć śmieszne z tego, co mówiłem wtedy. No ale wszystko się zmienia przecież, prawda? Zatem dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem, kiedy już porozmawiamy sobie o innym modelu z linii High Grade Universal Center, który również dostał odpowiedniego P-Bandaja, ale w normalnej linii jest nieco wcześniejszy niż Unicorn. Zatem dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.